tvpodkarpacie.pl. Polskie Koleje Państwowe S.A. złożyły propozycję gminie Zagórz przejęcia dworców kolejowych znajdujących się na terenie gminy. Jesteśmy zainteresowani przejęciem tych obiektów, ale przede wszystkim jesteśmy zainteresowani przejęciem dworca tutaj na Starym Zagórzu, który dla nas jest bardzo ważnym obiektem, w ogóle dla organizacji przestrzennej miasta, dla zagospodarowania przestrzennego miasta ma istotne znaczenie. PKP zaproponowało przekazanie 5 dworców w formie darowizny: Czaszyn, Mokre, Morochów, Nowy Zagórz oraz Tarnawa oraz odkupienia przez samorząd dworca w Zagórzu. My proponujemy przyjęcie wszystkich obiektów, ale gdyby miało się to odbyć w sposób nieodpłatny, bo również tutaj warunkiem dla samorządu jest utrzymanie tych obiektów w takim stanie, który mógłby służyć pasażerom, jeśli by się pojawił ruch pasażerski na tym terenie, a więc obiekty by musiały spełniać również rolę takiej poczekalni dla pasażerów, a więc jest to ciężar dla samorządu. Jeśli mamy przyjmować ciężar, to musimy mieć coś w zamian. W przypadku braku połączeń kolejowych lub ich śladowych ilości, obiekty jako poczekalnie przez większość czasu w roku świecą pustkami. Jak w takim razie w inny sposób można je zagospodarować? W części obiekty są na tyle duże, że moglibyśmy pomyśleć o mieszkaniach socjalnych. Zresztą w części tych obiektów są już takie mieszkania. One były do tej pory mieszkaniami, które służyły pracownikom kolei i ci pracownicy w tych mieszkaniach do dziś mieszkają, jak choćby na Nowym Zagórzu czy w miejscowości Mokra. Przekazywanie dworców kolejowych pod skrzydła samorządów daje nadzieję na utrzymanie ich w odpowiedniej kondycji technicznej. Jednak ich wartość i klimat będzie możliwy do odzyskania tylko wtedy, gdy na tory na dobre powrócą pociągi, a dworce zapełnią się pasażerami. tvpodkarpacie.pl